Witajcie, tutaj Zbigniew z kanału Jestem Biologie, dzisiaj mamy czwartek, więc zapraszam na biologiczne wiadomości. Bursztyny wielokrotnie dostarczały nam informacji na temat organizmów żyjących miliony lat temu. Owady, pająki czy rośliny utrwalone w tej pradawnej żywicy dają nam zupełnie inne możliwości poznawcze niż na przykład ich odciski w kamieniach. Jednak nikt nie spodziewał się prezentu, jaki przygotowała dla nas Matka Natura. Jak podaje BBC, w pewnym bursztynie odkryto fragment skrzydła. Jantar ten posiada około 100 milionów lat, a właścicielem skrzydła jest to znaczy yy, było zwierzę zaliczane do enancjonitów, grupy siostrzanej dla współczesnych ptaków. Naukowcy kupili ten kamień na targu znajdującym się w północnej części Birmy. Badania rentgenowskie wykazały, że próbka ta ze względu na rozmiar kości i etap rozwoju należała do młodego osobnika. Zawiera ona skórę, mięśnie, pazury i pióra, a także pozostałości po niesymetrycznych piórach sterówkach pierwszego rzędu, piórach drugiego rzędu i pokrywach. Ich układ i mikrostruktura są zbliżone do współczesnych ptaków. A co naj Bardziej niesamowite widać wyraźne różnice w barwieniu poszczególnych grup piór. Jest to pierwsze znalezisko tego typu. O lepszym prezencie zapakowanym w bursztyn naukowcy nawet nie śnili. Jak podaje portal ekologia.pl we wtorek 5 lipca, wolontariusze z Fundacji Viva, wasyści, policjantów i zoologów odbili z cyrku Vegas niedźwiedzia o imieniu Balu. Zwierzę przetrzymywane było w nieodpowiednich warunkach, miało usunięte pazury oraz wyłamane kły. Skrajnie nieodpowiednie warunki odbiły się znacznie na jego stanie fizycznym. Ma niedorozwinięte mięśnie, problemy stawowe, a także problemy z chodzeniem. Widoczne są zwyrodnienia przednich łap i kolan, mówi dr Agnieszka Sergiel, specjalistka zajmująca się niedźwiedziami z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. A na Facebooku... Władze cyrku napisały tak Dyrekcja cyrku Vegas, w smutku i rozpaczy na skutek bezprawnego odebrania im ich ukochanych zwierząt Pragnie poinformować internautów, iż przekaz medialny na temat odebrania nam naszych zwierząt Ukształtowano na potrzeby fundacji Viva Cyrkowcy dodają, że nie mają sobie nic do zarzucenia Bo zwierzęta miały u nich najlepsze warunki, jakie można było im stworzyć Aż kusi mnie, by wyrazić swoją opinię na ten temat ale myślę, że nakręcę ją po prostu w innym filmiku, jeżeli chcecie. Jak poinformował serwis klanga.com, od 5 lipca w okolicach Ujścia Wisły przebywa sieweczka pustynna. To dopiero ósma obserwacja tego gatunku w Polsce, którego naturalny areał występowania to centralna Turcja i Bliski Wschód. Sieweczka została schwytana i zaobrączkowana przez grupę badawczą ptaków wodnych Kuling, dzięki czemu istnieje prawdopodobieństwo, że poznamy dalszą trasę tego osobnika. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku biologicznych wiadomości. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach lub pod postem na Facebooku. Tych, którzy chcą śledzić mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!